Tak. To, co widzicie na swoim ekranie, to właśnie jest alpha footage gry, którą wszyscy kojarzymy, a mimo to nie była tym, co wszyscy znamy. Bo o ile faktycznie gra miała opowiadać o Assassinie, to samym Assassin's Creed jeszcze nie była. Była, a dokładnie miała być sequelem do innej bardzo znanej i dużej marki Ubisoftu, jaką była seria Prince of Persia. Tytuł roboczy tej produkcji to Prince of Persia Assassins, co jednoznacznie potwierdza, że seria, która jest z nami już 15 lat, powstała na bazie swojego poprzednika, Protoplasty, i jest poniekąd spadkobiercą wszystkiego, co Prince of Persia, myślę, wszyscy kochali. Ja jestem Ponkio i usiądźcie, a opowiem wam historię, której jeszcze nigdy nie słyszeliście. Loading. Welcome to the Animus. Kiedy w styczniu 2004 roku Ubisoft pracował nad kolejną częścią Prince of Persia, nikt tak naprawdę nie wiedział, że w sierpniu tego samego roku Microsoft zapowie konsolę Next Gen na rok 2005, jakim miała być Xbox 360. A tym samym, że Sony zaprezentuje konkurencyjne PlayStation 3, które swoją premierę miało mieć rok później. Tak ważne informacje wywarły duży wpływ na powstanie Prince of Persia Assassins, ponieważ kontynuacja tworzona była z myślą o konsolach PlayStation 2 i miało bazować na architekturze, jaką znamy z piasków czasu. Ponieważ z konsoli siódmej generacji było już wyciskane 100% przez takie produkcje jak chociażby God of War 2 czy Killzone, Ubisoft zdecydował o przebudowie całego projektu od zera, dzięki czemu pokazywały się na horyzoncie nowe możliwości dzięki Next Gen. Ponieważ konsole Xbox 360 oraz PlayStation 3 miały być o wiele mocniejsze od swoich poprzedniczek, tak przed twórcami otworzyły się drzwi, które stały przed nimi zamknięte przez wiele lat, a za nimi znajdowały się wszystkie marzenia i pomysły, których nie mogli spełnić w poprzednich latach przez ograniczenia technologiczne. I tak właśnie Ubisoft zaczął kroczyć ścieżką, którą sam sobie tak naprawdę obrał. I mimo że zabrzmiało to troszeczkę poetycko, to troszeczkę prawdy w tym jest, ponieważ to, co Francuzi zaczęli robić, jeżeli chodzi o Assassin's Creed, to jest istne dzieło sztuki. Pierwsze, od czego zaczęto, to sam główny bohater, którego postanowili nieco podrasować pod względem samej historii oraz pochodzenia. Patrice Désilets, który był głównym projektantem nowego Prince of Persia, przyznał, że podczas pracy nad koncepcją fabuły natknął się na jedną ze swoich książek z lat uniwersyteckich, która opowiadała o tajnych stowarzyszeniach, które swego czasu działały w różnych okresach historycznych. Tam znalazł rozdział o asasynach i w tym momencie wpadł mu do głowy pomysł, aby opowiedzieć historię o ambitnym asasynie, który pragnął stanąć na czele Bractwa Skrytobójców jako ich lider. W tym momencie powstał projekt Prince of Persia Assassins, który bardzo dużo czerpał z postaci, jaką był Hasan ibn Sabah, tym bardziej inspirując się powieścią Władimira Bartola, jaką był Alamut. Zdecydowanie polecam tą nowelkę każdemu, kto chce się zagłębić w świat Assassin's Creed. Uważam, że Ubisoft poczynił bardzo dobre kroki, jeżeli chodzi o zapożyczenie niektórych elementów z tej nowelki, więc wydaje mi się, że jest to pozycja obowiązkowa na półce każdego fana. Władimir Bartol, Alamut, zdecydowanie polecam. Książka po angielsku, ewentualnie po francusku, jak kto lubi. Po przeczytaniu nowelki Patrice chciał przedstawić zamysł sequela Prince of Persia Assassins, który miał opowiadać nie o samym księciu, a o jego ochroniarzu, ambitnym asasynie, a dokładnie asasynce, ponieważ pierwotnie mieliśmy grać kobietą właśnie, a tytułowy książę miał być jedynie postacią poboczną, którego ów skrytobójczyni miała chronić. Jednakże, i na całe szczęście, pomysł spotkał się z negatywnym przyjęciem przez zarząd. Ci bowiem uznali, że skoro Prince of Persia Assassins nie opowiada bezpośrednio o księciu, a o asasynce, którą gracz miał prowadzić, to projekt nie jest dobrym sequelem samego Prince of Persia. Jednakże zauważyli, że jest to potencjał na nowe IP i od tej chwili zespół Patricia miał podrzucić pracę nad Prince of Persia, a skupić się na nowej historii i o asasynach. W tym momencie powstał pomysł o stworzeniu Assassin's Creed. Z wolną ręką i pomysłami, które zespół Patricia tak naprawdę miał, jeżeli chodzi o Prince of Persia Assassins, to zaczęto pracę od zera i oczywiście wyszło im to na dobre, ponieważ nie musieli tłumaczyć wprowadzenia asasynów do świata Prince of Persia, do wytłumaczenia, jak pojawił się książę z magicznymi mocami. I wtedy zaczęto projektować nowego asasyna, który miał być głównym bohaterem własnej gry. Z pomysłami, które zespół Patricia miał wprowadzić do Prince of Persia Assassins oraz z wolną ręką, załoga rozpoczęła pracę od zera, co na pewno wyszło im na dobre, ponieważ nie musieli tłumaczyć, skąd nagle pojawił się nowy książę z mocami oraz skrytobójcy z gór. Zaczęto więc od ponownego zaprojektowania samego asasyna, który pełnoprawnie był głównym bohaterem nadchodzącej gry. Według informacji, jakie podawał sam Patrice, same stworzenie postaci głównego bohatera trwało około 3 lat, głównie ze względu, że sam design postaci był bardzo intuicyjny oraz zmieniany niezliczoną ilość razy, patrząc na detale ubioru, kolorów bądź samego kroju.
Bardzo pomocna tutaj była wyżej wymieniona powieść Alamut, dzięki której zespołowi udało się dobrać w postaci takie elementy jak całkiem spory skórzany pas, pod nim długa czerwona szarfa, która owijała biodra bohatera, długie białe szaty na szczycie, których uszyty był niewielki kaptur, który okrywał głowę bohatera. Brzmi znajomo? No właśnie. Po wielu próbach dopasowania stroju mieszkańców Alamutu, setkami spędzonych godzin przy szkicowaniu i dziesiątkami spotkań, zespołowi w końcu udało się wstępnie przygotować postać Altaira. I specjalnie powiedziałem tutaj Altaira, ponieważ sama postać oraz jej finalny wygląd zaczął rodzić się właśnie w momencie, kiedy odpowiedni zarys stroju został przygotowany. Także trzymajcie się krzeseł, ponieważ ciąg logiczny, jakim kierował się zespół Patricia, po prostu błaga o owację na stojąco. Więc zaczynamy. 3, 2, 1... MVP tej części jest animator Kai Nguyen, który jako jeden z konceptów postaci stworzył bohatera w stroju nieco bardziej agresywnym. Dokładnie mówiąc, na podstawie ptaka drapieżnego, co oczywiście przykuło uwagę zespołu na tyle, że postanowił pójść krok dalej. Ponieważ postać powstała na podstawie drapieżnego ptaka, a dokładnie orła, tak postać została ochrzczona imieniem Altair, co oczywiście po arabsku oznacza drapieżny ptak. Pasowało to tym bardziej do całej postaci i historii, ponieważ obraz orłów był bardzo często łączony z postaciami asasynów. Więc mamy Altaira, który oznacza drapieżnego ptaka. Mamy jego strój, który ma krojem przypominać drapieżnego ptaka. I mamy też ptaka, który towarzyszy Altairowi przy wyższych budynkach, który oczywiście jest drapieżnym ptakiem. No, asasyn w każdym aspekcie, jak się patrzy. W momencie, kiedy zespół kreatywny miał już najważniejsze informacje o postaci, to rozpoczął się najtrudniejszy proces, jakim było zebranie wszystkich informacji do kupy i przekształcenie rysunków i słów w model 3D. Jak się okazało, animator Kai myślał o Altairze o postaci bardziej kozackiej i z nie z najłatwiejszym charakterem, więc podczas tworzenia postaci inspirował się m.in. Storm Shadow, jeednym z bohaterów filmów G.I. Joe, który był wzorem przy tworzeniu przyszłego Altaira nie tylko pod względem ubioru, ale również umiejętności i samego sposobu bycia. Jedynym większym problemem było wyrenderowanie długich szat do Altaira, na co Kai szybko zareagował, po prostu nieco skracając same szaty i nadając im nieco bardziej pierzasty wygląd, tak by przypominały pióra drapieżnego ptaka, który był filarem samego konceptu postaci. Podobnie było z samym tworzeniem ruchów dla bohatera, które miały być płynne, realistyczne, a więc odwzorowane według zachowania praw fizyki oraz samego parkouru. Spinaczka po murach, bujanie się na belkach czy przeskakiwanie po dachach miało oddawać poczucie realizmu oraz nie dawać do myślenia o nieco podkręconym modelu wspinaczki. I wtedy Ubisoft uznał, że do rozgrywki trzeba dodać jakieś elementy z Hollywoodu, żeby się to dobrze sprzedawało, czyli m.in. skoki wiary z 50 metrów prosto w stosy z sianem, ewentualnie w wozy ścianem. Oczywiście, jak się później okazało, co można znaleźć oczywiście w nowelce Alamut, takie działania asasynów poniekąd były wspomniane, aczkolwiek nie tak widowiskowo. Ale trzeba powiedzieć, że stosy z sianem oraz same siano gdzieś porozrzucane po miastach miało miejsce i ukrywanie w tych sianach też miało miejsce, więc plus. W momencie, kiedy została stworzona postać głównego bohatera, powstał również model poruszania się postaci oraz najważniejsze mechaniki samej rozgrywki. Zespołowi zostało najważniejsze zadanie. W jaką historię wprowadzić Altaira tak, aby sama postać i czasy, w jakich żył, nadawały samej grze większego charakteru? Wybrany został tutaj okres krucjat na Ziemiach Świętych, co nie dość, że pasowało pod samą postać oraz historię, to dodatkowo Ubisoft mógł spokojnie wskazać potencjalne zagrożenia dla asasynów, jakim byli oczywiście templariusze, którzy knuli za zasłoną jako dobrzy i szlachetni ludzie. Tylko teraz trzeba było odnaleźć konkretny powód, dla którego asasyni i templariusze mogliby się nie lubić. Tutaj na szczęście w zespole był niejaki Philip Morin, który lekko rzucił, aby w centrum konfliktu było jabłko Edenu, gdzie oczywiście zespół zareagował poniekąd śmiechem. Dopiero w momencie, kiedy zespół zaczął dokładnie przyglądać się tamtemu okresowi historycznemu, odkryli, że każdy władca, król czy przywódca z tamtego okresu pozował do obrazów z kulistym obiektem, który przypominał Globus Krugier, symbol władzy oraz kontroli. I z takiego niewinnego żartu powstało właśnie rajskie jabłko, potężne narzędzie, które miało kontrolować umysły całego narodu. No i niby śmieszne jabłko, aczkolwiek teraz się wszyscy o nie biją, a można też powiedzieć, że powstanie rajskiego jabłka przyczyniło się do powstania do rajskiego pastorału, miecza Edenu, szczątek Edenu, który był pierścieniem w AC3. No wszystko zaczęło się od głupiego jabłka. Czyli wychodzi na to, że nie każdy pomysł jest głupi, trzeba go tylko dobrze wykonać. Podczas samych prac nad jabłkiem Edenu, walką asasynów i templariuszy, ekipa z Ubisoft musiała jeszcze raz rozwiązać kwestię, jak opowiedzieć historię o wielu zabójstwach w różnych miastach, tym bardziej, że gra miała opowiadać o wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce.
Tutaj pojawił się pomysł na stworzenie maszyny, która umożliwiałaby podróże między różnymi epokami, dzięki czemu gracz otrzyma możliwość odtworzenia konkretnych wydarzeń, jakby chociażby słynny zamach JFK czy inne legendarne wydarzenia znane ludzkości. Ponieważ zespół nie chciał znowu korzystać z podróży w czasie, jak to miało miejsce w Prince of Persia, to pojawił się mały problem z dobrym wyjaśnieniem odgrywania kilku tysięcy lat przez najróżniejsze postaci. Na szczęście znowu pojawił się Patrice Desilet. Zaproponował drużynie wykorzystania pewnej hipotezy, którą widział w programach popularno-naukowych, gdzie starano się udowodnić, że w DNA każdego człowieka zakodowana jest pamięć jego przodków, co oczywiście dawało możliwość wkroczenia w dowolne okresy historyczne od ręki. Dzięki takim programom popularno-naukowym tak naprawdę powstał Animus, czyli maszyna, dzięki której można było odnaleźć konkretny fragment wspomnień danego przodka w naszym kodzie genetycznym, dzięki Animusowi odtworzyć go w mózgu użytkownika, a operator, który działał akurat przy Animusie, zamieniał te fale w obraz, które można było zapisać w formie pliku wideo, żeby później odtworzyć i analizować. Wytłumaczenie samego odczytu i zapisu danych? W sumie banalnie proste, aczkolwiek jeżeli ta teoria jest prawdziwa, no to Ubisoft wszedł 1-1, jeżeli chodzi o wykorzystanie takiej teorii. Ja jestem za. A, i należy też wspomnieć, że jeżeli chodzi o odczytywanie danych z DNA, to piaski czasu też poniekąd jakby poprowadziły twórców, jak wyjaśnić po prostu ten fenomen. Ale o tym już za chwilę. Prince of Persia, narratorem całej historii, był albo książę, albo fara, albo cesarzowa piasków Kalina. A w momencie, kiedy gracz w trakcie rozgrywki tracił życie, narratorzy informowali, że tego momentu w ich opowieściach nie było i opowiedzą dany fragment jeszcze raz, zgodnie z historią, jaką przedstawia nam narrator. Tutaj ekipa poradziła sobie w sposób banalnie prosty, jeżeli chodzi o wyjaśnienie śmierci podczas odtwarzania symulacji. Po prostu wymyślono, że w momencie, w którym graczowi nie poszedł dany etap, bądź przeciwnicy byli zbyt silni i bez litości, to w momencie śmierci pojawiała się informacja o desynchronizacji bądź błędem w odtwarzaniu. To z kolei miało odtworzyć dane wspomnienia momentu, gdy symulacja była stabilna i odtwarzana zgodnie z danymi zapisanymi w kodzie genetycznym. W skrócie było to najzwyklejsze uruchomienie szybkiego zapisu jako punkt przywracania ostatniego stabilnego wspomnienia. Bardzo prosty sposób, a jak od razu wyjaśnił zapis rozrywki. Po prostu operator maszyny ustawił czas autosave co jakiś czas, przez co gracz mógł w dowolnej chwili kontynuować rozgrywkę, a postać w grze mogła kontynuować odtwarzanie wspomnienia. No proste i banalne. Czyli było już wszystko. Był główny bohater, czyli Altair, była fabuła pierwszej części, a więc wyprawy krzyżowe, templariusze i rajskie jabłko. Był zapis głównego wątku fabularnego, a więc walka z templariuszami o tajemniczy artefakt, który umożliwiał kontrolę nad umysłami. Powstał Animus, który miał umożliwić odtwarzanie wspomnień zakodowanych w DNA człowieka. A ten aspekt dodatkowo otwierał setki najróżniejszych etapów w historii ludzkości, co umożliwiało Ubisoftowi na tworzenie kolejnych części. Niestety ten ostatni element nie spodobał się działowi marketingu z bardzo prostego powodu. Obawiali się dezorientacji i zniechęcenia wśród graczy. Tłumaczenie było logiczne i sensowne, ponieważ gra miała skupić się głównie na rozgrywce prowadzonej w średniowieczu, a takie skakanie z XII wieku do XXI mogło być bardzo mylące. Osobiście uważam, że marketing miał troszeczkę racji, tym bardziej patrząc na to, jak wątek współczesny przy ostatnich częściach był strasznie pomijany, bagatelizowany, ewentualnie kompletnie nawet nie był wprowadzony i mówię tutaj m.in. o Unity, chociaż trzeba przyznać, że troszeczkę Ubisoft zaczął wracać do tego wątku przy tej starej trylogii, tej nowej trylogii, czyli Origins, Odyssey i Valhalla. Ale trzeba powiedzieć, że Ubisoft w pewnym momencie trochę nas przestraszył, że zapomina o tym wątku teraźniejszym, który tak naprawdę powinien być równie tak samo ważny jak wątek w Animusie, tak? Ale Ubisoft chyba wrócił po zdrowy rozsądek i zaczął nam wprowadzać z powrotem ten wątek współczesny. W sumie dziękuję za to, ponieważ jest tyle rzeczy, których jeszcze nie powiedziano, a wspomniano, że to aż po prostu się prosi, żeby to rozwinąć od początku do końca. Po długich namysłach, nacisku ze strony marketingu oraz kolejnych spotkaniach, zespół kreatywny doszedł do wniosku, że w pierwszej zapowiedzi nowego produktu zostanie pokazany tylko i wyłącznie wątek średniowiecza. Dopiero po pierwszej zapowiedzi na E3 w roku 2006 Ubisoft zaczął w każdym kolejnych trailerach coraz bardziej przedstawiać wątek współczesny jako istotny element rozgrywki oraz spoiwo, które miało łączyć każdą kolejną część ze sobą. To może o samych materiałach teraz porozmawiajmy, ponieważ każdy kolejny przedstawił nam rzeczy, które faktycznie w produkcie końcowym pozostały.
pozostały, a były też takie mechaniki bądź detale, które ostatecznie nie trafiły bądź zostały kompletnie wycięte z rozgrywki. To teraz o samych materiałach opowiem, o tych promocyjnych, ponieważ było bardzo dużo zmian, które widzieliśmy na przykład w pierwszym trailerze, przy każdym kolejnym, a było wiele rzeczy, które nie trafiło do finalnej gry. Między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, w pierwszym trailerze było bardzo ładnie pokazane, że ukryte ostrze uruchamiało się na zasadzie mechanizmu grawitacyjnego, czyli naciskało się przycisk i ostrze wypadało. Później to zostało zamienione na taki mechanizm, że w małym palcu była taka rękawica, która odpowiadała za ten mechanizm dwuspustowy, czy jakoś tak się dual action chyba to się nazywa, jeżeli chodzi o angielski. Bardzo dużo takich projektów jest na YouTubie. Kolejną sprawą, jaką Ubisoft usunął z gry, to jest pewnie kusza, najbardziej popularna kusza, ponieważ Ubisoft wtedy tak bardzo wierzył, że stara się trzymać ryz czasowych, że uznał, że kusza w tych czasach nie była jeszcze użytkowana, a wychodzi na to, że była, ponieważ Ryszard Lwie Serce, który pojawiał się pod sam koniec pierwszej części, bardzo lubił tą broń. Okazuje się według Wikipedii chociażby, że Ryszard Lwie Serce bardzo kochał kuszę i to była jego ulubiona broń. Sam podobno miał całkiem sporą kolekcję. A kusza była, jeżeli dobrze też pamiętam, zakazana przez Watykan, ale tylko można było z niej korzystać podczas dróg krzyżowych. Albo odwrotnie, ale wydaje mi się, że była zbanowana kompletnie, ponieważ była to zbyt niebezpieczna broń. Kusza została dopuszczona tylko podczas najazdów krzyżowych. Podczas krucjat. Więc dlaczego nie było jej w jedynce? Mi się wydaje, że po prostu powód był zdecydowanie prostszy. Kusza nie pasowała do asasynów, ponieważ kusza, wydaje mi się, była zbyt elitarnym przedmiotem, żeby asasyni z nim chodzili. Po prostu za bardzo by się rzucała w oczy, a noże do rzucania raz, że zdecydowanie bardziej kryły się w pasie, a dwa były, wydaje mi się, bardziej użytkowe i zdecydowanie bardziej ciche i szybsze, ponieważ żeby naładować kuszę, trzeba było trochę czasu i siły, a nożem tylko... I to szło. Także mam nadzieję, że spodobał wam się materiał. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to prawdopodobnie mamy coś innego jeszcze na naszym YouTubie. Pamiętajcie, żeby wejść na naszą stronę, na naszą grupę, na naszego Instagrama. Jeżeli chcecie wspierać nasz kanał, żeby się rozwijał jeszcze bardziej, no to zapraszamy też do Patronite'a. Zawsze to złotóweczka jedna więcej, a chociażby na bateryjki, żeby światełka podmienić, żeby zawsze było jasno i ładnie. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Ja byłem Ponkio i pamiętajcie, nothing is true. Everything is permitted.